I witam Was w kolejnym nowym vlogu. Ja za chwilę uciekam się kąpać, dzisiaj będę myła głowę. Jak możecie zauważyć, moje włosy są związane w koka, bo zawsze właśnie tego drugiego dnia związuję je, ponieważ one nie wyglądają tak super, tak ładnie i tak świeżo jak pierwszego dnia. I chciałam się Was zapytać, czy Wy też wchodzicie do łazienki ze szklanką wody? Ja wodę kocham, więc ja ją muszę mieć zawsze przy sobie i jakbym mogła, porozstawiałabym ją w każdych pokojach, w każdej łazience. Pora na pielęgnację twarzy. Ja zazwyczaj taką pielęgnację wykonuję sobie właśnie tutaj w łazience. Mam przy toalecie zrobione fajne miejsce i tak dalej, ale wiecie co? Jednak nie ma to jak w łazience. Dziewczyny, ostatnio poprosiłyście mnie, żebym pokazała Wam, jaką stosuję pielęgnację twarzy, czy kosmetyki do makijażu, do włosów. No i słuchajcie, to, że ja pokazałam Wam w poprzednim, czy jeszcze chyba w poprzednim vlogu, co używam do mojej twarzy, to nie oznacza, że ja Wam każę po prostu te produkty pójść do sklepu i kupić. One po prostu mi się sprawdzają, tak? Wiadomo, że każda z nas będzie kierowała się przy wyborze danego zakupu czymś innym. Jeżeli Wam jakiś składnik w danym produkcie, w kremie, w olejku nie będzie odpowiadał, to nie oznacza, że mi nie będzie odpowiadał. Więc patrzmy na to wszystko po prostu troszkę z dystansem, tak? I na przykład te produkty, które ja je używam naprawdę od bardzo długiego czasu i oznacza to, że moja skóra jest w bardzo dobrej kondycji i dane produkty sprawdzają się mi. Nie wiem, czy u Was by się sprawdziły, ja nikogo oczywiście nie namawiam. Ja też nie jestem, słuchajcie, ekspertem tutaj w kremach, w całej pielęgnacji. Ja używam prostej pielęgnacji, prostych produktów do makijażu, więc ja po prostu tylko pokazuję to, co ja używam. Moje ciało, słuchajcie, jest tak suche, że kiedy się kremowałam raz dziennie i wystarczało, ale już od jakiegoś czasu muszę je kremować systematycznie dwa razy dziennie. Wtedy czuję, że moja skóra jest właśnie mięciutka i nic się z nią nie dzieje. I wiecie co? Tak naprawdę nie trzeba nigdzie wychodzić na żadne takie spa, żeby poczuć się super. Możemy same sobie takie spa zorganizować u siebie w mieszkaniu. Odpowiednie warunki, jeszcze jakbyśmy tutaj zapaliły sobie świeczkę, no to już w ogóle taki raj dla duszy, słuchajcie. Nie zapominajmy jeszcze nigdy właśnie o naszej szyi. O. Poranek idealny. Dziewczyny, tak sobie pomyślałam, że fajnie by było kiedyś spotkać się po prostu jakąś większą grupą, naszą grupą tutaj i sobie zrobić takie poranne, domowe spa, ale właśnie wspólnie, gdzie można by było wymienić się doświadczeniami, jakimiś fajnymi polecajkami produktowymi. No, tak sobie myślę, że to by było fajne, do tego jakaś herbata, jakieś świeczuchy i damskie pogaduchy, no. Wydaje mi się, że to naprawdę byłoby fajne. Czy proste w zrealizowaniu? Nie wiem, ale może kiedyś się uda. Zrobiłam sobie taką poranną medytację z afirmacjami, trwała zaledwie 12 minut i to też jest bardzo fajna forma, tak jak już wcześniej wspominałam, nie trzeba sobie gdzieś tam wychodzić na spa, spa może również przyjść do nas do domu, możemy bardzo fajnie ten czas też same ze sobą spędzić i dodatkowo dzisiaj też nie poszłam gdzieś tam na jakieś medytacje, nie poszłam na jogę, urządziłam to sobie po prostu w domu i nie mówiłam Wam, ale tak właśnie wyciągam sobie matę i siadam i medytuję sobie tak dwa razy w tygodniu, czasami nawet tylko raz w tygodniu. Chciałabym zwiększyć
tą częstotliwość, zbieram się do tego i mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo zawsze właśnie po takich medytacjach, w szczególności porannych, jakoś tak, wiecie co, człowiek napawa się takim optymizmem na cały dzień, jest bardziej spokojny, no i generalnie ja widzę same plusy w tym, tylko teraz po prostu systematyczność. Żeby sobie stworzyć też taki klimat, to wystarczy nawet tylko zapalić taką świeczkę i już czujemy się po prostu inaczej. Ja zapaliłam właśnie sobie świeczkę, pomimo że jest dzień, po prostu ją zapaliłam. Czułam ten zapach podczas moich myśli i w ogóle bardzo fajnie była to medytacja prowadzona przez taką panią. Ja czasami ją sobie właśnie włączam i też bardzo dużo daje. Jeżeli znajdziemy sobie taki kanał na YouTubie, gdzie osoba prowadząca ma bardzo spokojny głos, wtedy tak trafia po prostu do nas, trafia to, co do nas mówi i jakie to ma mieć przesłanie. Dziewczyny, kiedy do mnie wpadacie na poranne spa, jakąś medytację i kawkę, zrobimy sobie taki swój własny dzień, co? Fajnie by było. Fajnie by było. Mamy godzinę 11, a to już jest moja czwarta szklanka wody. Na zdrowie. Mamy już porę obiadową, słuchajcie. I jak dobrze wiecie, ja miałam catering razem z Jackiem. I słuchajcie, zrezygnowałam z cateringu dla siebie, ponieważ te porcje naprawdę były duże. Stwierdziliśmy, że też jest fajnie w trakcie dnia zjeść sobie trochę cateringu, ale też trochę sobie podjadać po prostu samemu. I zdecydowaliśmy razem z Jackiem, że zostawiamy jeden catering, catering Jacka. I na przykład zobaczcie, ja tutaj mam pierogi ruskie zresztą, które uwielbiam. One mają aż 830 kalorii i ja sobie część tutaj właśnie od Jacka skupnę i naprawdę mi to wystarczy, więc stwierdziliśmy, żeby słuchajcie, jedzenie się nie marnowało, a nie lubimy tego bardzo, to stwierdziliśmy, że po prostu tym cateringiem będziemy się ze sobą dzielili, a też czasami wiecie jak to jest, ma się ochotę na coś po prostu innego, mamy ochotę czasami coś upiec, na przykład może w następny weekend, w ten może nie, ale w następny weekend już mam pomysł na fajne takie letnie ciacho, sobie upieczemy. Słyszałam właśnie też, że niektórzy mają problem taki, że catering im bardzo, bardzo szybko się nudzi, więc to też jest uważam bardzo fajna opcja, albo sobie zmniejszyć kaloryczność, albo po prostu sobie wziąć jeden catering dla dwóch osób, tak właśnie, żeby można było sobie część, tak żeby można było sobie w ciągu dnia zjeść trochę cateringu, ale też jakieś tam swoje ulubione dania. Przez taką opcję uważam, że catering nam się nie znudzi, bo wiecie, nie katujemy go też przez 7 dni w tygodniu i możemy sobie właśnie te wszystkie dania mieszać. I mamy już piątą szklankę w ciągu dnia. Zoe chyba zbliża się cieczka i to już druga. Jest bardzo niespokojna, jest bardzo rozdrażniona. No i wiecie, no to po prostu się czuje i ja właśnie czuję, że ona troszkę się kiepsko czuje. W nocy nie mogła spać, nie? I też taką oznaką. Szczeka bez celu, nie? Tak, szczeka bez celu nawet w nocy. No i takie też objawy były przy poprzedniej właśnie cieczce. No i jeszcze takim jednym z objawów, który zauważyliśmy pierwszym razem, jak miała tą cieczkę i teraz, tamtej poprzedniej nocy, to to, że ona właśnie się tam liże, właśnie w tym miejscu. Jestem ciekawa waszego zdania. Sterylizować psa czy nie? Chciałabym poznać waszą opinię na ten temat. My cały czas się zastanawiamy, jeszcze mamy trochę czasu, więc z chęcią poczytam po prostu wasze zdanie na ten temat. Mówią, co jedna głowa, to nie kilka, czy tak to było? Misiek? Kilka głów, to nie jedna. Jak? Co kilka. O, właśnie, ja jak zawsze muszę przekręcić coś. Co kilka głów, to nie jedna, więc jest nas tutaj naprawdę sporo osób. Na pewno też sporo osób z was ma psiaki i wiecie, bardzo fajnie byłoby poczytać argumenty za, ale argumenty jest, przeciw. Też o samopoczucie, czyli jest troszeczkę jakby traci osobowość. I jak to jest? Na przykład kot mojego taty stracił osobowość po tym, nie? Pamiętam. I właśnie jak to jest? Czy pies po takim zabiegu jest bardziej osowiały? Czy traci tą swoją przysłowiową kobiecość psią? Czy generalnie oceniacie, że to się nic nie zmienia i że to naprawdę są tylko jakieś tam przypadki, że psiak się czuje gorzej? Jestem ciekawa, kurczę, no. Nie wiem jak u was, ale u mnie naprawdę rozpoczęcie poranka, rozpoczęcie dnia ma znaczenie. Czasami jak zacznę go, wiecie, tak fatalnie źle, to później już po prostu to się ciągnie przez cały dzień za mną. A tutaj naprawdę dzisiejszy poranek uważam za naprawdę bardzo dobry.
Do tego bardzo fajnie, że zrobiłam też dodatkowego coś dla siebie, że rozłożyłam tą matę, wiecie, że po prostu zrobiłam coś dla siebie, właśnie. Więc to też jest super. Suplementy właśnie też wzięłam. Jest bardzo ważne, bierzcie suplementy. Jeżeli jecie przede wszystkim mało warzyw, mało owoców, nie przepadacie po prostu, to chociaż wspomagajmy się suplementami. Misiek! Ja tam dzisiaj czuję moc i zaraz idę na bieżnię. No. Dzisiaj mam taki naprawdę fajny dzień, że nic mi go nie popsuje. Chcę zrobić swój zamierzony cel i dzisiaj jeszcze sobie skoczę na tą bieżnię. I taki dzień. A potem jeszcze byśmy zrobili dłuższy spacer z Zoe, nie? Dobra. Żeby się wyszalała, wybiegała. I tak jesteśmy zaburzone. No wiem, właśnie Jacek aktualnie robi schody, właśnie stopnie już maluje i jesteśmy póki co zablokowani. Kurde! Chciałam przerobić film! Bo ja mam taki, słuchajcie, system, że sobie obrabiam film cały czas na bieżąco, jak nagram jakąś scenę, to sobie już po prostu chcę ją zmontować. I zapomniałam, słuchaj, że kabelek od aparatu jest u góry. A na ile będę przyblokowana? Ja myślę, że 4 godziny. Ile? 4 godziny. O, to już sobie, słuchajcie, poszłam na bieżnię, to już sobie obrobiłam film. No. Ale dobra, to moja wina, mogłam się w sumie przygotować wcześniej. No cóż. Ja już sobie właśnie wstawiam obiad i dzisiaj jakoś tak wyjątkowo wcześnie, bo jest 11:50, no ale jemy maksymalnie obiad przed godziną 13 i właśnie wczoraj pisałam z moją mamą i moja mama napisała, że ona je obiad przed chyba jadła obiad przed 16 czy przed 17 i ja byłam taka w szoku, że co, że o której? Że ja już po prostu miałabym dawno za sobą i obiad i przekąski. No i moja mama właśnie się śmiała, że ja mam identycznie jak tata, jak mój tata, że on jak nie zjadł obiadu pomiędzy 12 a 13 to był zły, więc ja mam identycznie jak mój tata i tak jak chyba taki przysłowiowy, słuchajcie, Polak, że Polak głodny to Polak zły. I to właśnie totalnie mnie właśnie odzwierciedla. Także ja robię obiad, żeby nie być złą, misiek, i żeby ci nie zrobić awantury. To muszę zjeść obiad. Super. Pokażę wam jeszcze, na co mam zajawkę do kawy, bo ja też tak mam, że samej kawy nie wypiję. Ja muszę mieć coś słodkiego do kawy. I na pewno pamiętacie, jak swego czasu miałam mega zajawkę na crunchy, na batony go on, na jeszcze jakieś inne i u mnie to po prostu się zmienia. To są po prostu takie fazy, a teraz mam zajawkę, nie wiem, od 2 tygodni może? Na 7 Daysa i ja jem go codziennie i to jest jedyna słodka przekąska w ciągu dnia właśnie moja, więc jak wybija ta godzina, wiecie, 15, to ja tak z zegarkiem na ręku czekam, aż będzie ta 15, aż będę mogła się napić kawy, zjeść rogala i też, słuchajcie, taka ciekawostka, że ja wtedy muszę mieć spokój i ja nie potrafię jeść, pić kawę i gadać z kimś, ja wtedy uwielbiam albo jakiś sobie film włączyć w tle, albo po prostu coś takiego, gdzie jestem tylko po prostu ja, jestem mój czas i żeby nikt po prostu mi broń Boże nie przeszkadzał. Miałam dzisiaj w planach jeszcze sobie poćwiczyć trochę na bieżni, ale niestety z racji, że schody długo schną, to wyszliśmy wszyscy razem na taki dłuższy spacer i słuchajcie, pewnie większość z was zauważyła, że nasze vlogi są systematycznie 2 razy w tygodniu, w środę i w niedzielę, ale w tym tygodniu wrzucamy dla was dodatkowy bonus, no i dlatego vlog jest też dzisiaj, czyli w piątek. Kochani, ja już się z wami żegnam, my idziemy się przejść, mam nadzieję, że ten vlog również wam się podobał i my słyszymy się już w niedzielę. Buziaki!